runda i jest to dzisiejsza piosenka, którą wydał Dawid Malczyński właśnie o nadchodzący pojedynku, który odbędzie się 26 października. 26 października musicie być razem z nami. Potrzebujemy waszego wsparcia. Walczę ja i walczy mój brat. Link do pay-per-view macie w opisie. Team Malczyński, jedziemy. Jedna runda, druga runda to trylogia. Choć to będzie kilka minut, wygrana będzie owocna. Rok temu dis na Polaka, underdogiem byłem wtedy. Dzisiaj ze mną cała armia, wszyscy wygrani, mej pewni. Posłuchaj mnie raz na zawsze, tutaj mój drogi kolego. Wyzywałeś mnie przed walką, nie wróżę ci nic dobrego. Zamknie się ta klatka szybko, jeszcze szybciej się otworzy. Nikt nie mruga, wszyscy stoją na nas zwrócone samoczy. Młodym daje motywację, żeby zrobili coś z sobą. Że nie tylko w komputerze, nie idźcie ciągle tą drogą. Jak na trening, dawaj byku, udowodnij coś tu wszystkim, ciężka praca i sumienność, dużo wiary, wsparcie blisko. Oni dalej będą gadać, że jak bocia, że za chudy. Sobie piszcie se, gadajcie, was nie słychać tutaj z góry. Ja w tym czasie wspieram tych, z których ciągle się śmiejecie, by zrobili coś tu sobą, zamiast utopić się w hejcie. I gdzie ja byłem rok wstecz, underdog, walczę za dranem. Teraz kibicują mnie, teraz każdy mnie tu wspiera. Teraz każdy chce, bym wygrał, obiecuję, nie zawiodę, bo to dla was jest ta misja. I zawalczy tam też mój braciak. Co by się nie stało, z wygranej ścieżki nie zbaczaj. Wierzy w ciebie cała Polska, wierzy cały team Malczyński. Walka będzie bezlitosna, przeciwnika swego zniszczy. Brat na brata, razem w ogień, co by tutaj się nie działo. Wsparcie masz od nas ogromne, lecisz mordo z nim na całość. Jak z Polakiem tu tak samo, usłyszymy wszyscy znów. A po walce będzie słychać tylko głośne in the news. I posłuchaj mnie, Tomeczku, po walce kończymy dramę. I to chyba sam tu wiesz już. Po co czekać, po co krzyczeć, damy sobie tam pury. Zwrotka to podsumowanie całej naszej spiny, synu. Jeszcze chwila, kilka dni i zostaniemy tam sami. Walka w klatce na sportowo, to kochają nasi fani. Żadna bitka na parkingu, żaden liść na konferencji. Dopiero poznasz naprawdę, jak bociany kopią wierzmi. Brat za brata, razem w ogień, co by tutaj się nie działo. Wsparcie masz od nas ogromne, lecisz mordo z nim na całość. Jak z Polakiem tu tak samo, usłyszymy wszyscy znów. A po walce będzie słychać tylko głośne in the news. Grzegorz Szuliś-Szulakowski, trener Dawida Malczyńskiego. Niesamowity zawodnik Federacji KSW. Bardzo fajna nutka. No, Dawid ogólnie bardzo PR-owo i marketingowo dobrze się potrafi sprzedać, tak więc Dawid Malczyński tutaj, jeżeli chodzi o tą walkę, na pewno jest underdogiem, nie jest, tak jak w przypadku walki z Polakiem. Chociaż, czy on był rzeczywiście takim underdogiem w walce z Polakiem? Nie powiedziałbym, bo raczej chyba mimo wszystko większość ludzi kibicowało jemu, ale to chyba nie jest przez fakt, że treningi i walki, bo wtedy jeszcze nie miał nic na swoim koncie i nikt nie wiedział, jak walczy, tylko przez to, że po prostu ludzie bardziej go lubili, bo na Adriana również był taki tamtego czasu dość spory hejt. A teraz Adi Polak, moi drodzy, jeżeli chodzi o chociażby wyniki na Instagramie, no to mogę wam pokazać. Adrian Polak. Hej, możecie zostawić ten łap, hey! Został, suwa, mówię.